Dzień dobry Państwu, witamy dzisiaj ze Szkoły Podstawowej nr 21 i wyjaśniamy dzisiaj naszą wizytę tutaj. Jak już wczoraj informowaliśmy, rozpoczęła się akcja pomocy dla partnerskiego, dla Opola Iwano-Frankiwska. To miasto, które też już jest niestety nawiedzone przez wojnę, ale do tego miasta zbliżają się mieszkańcy Ukrainy z terenów objętych wcześniej działaniami wojennymi. No i wczoraj Opolska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego rozpoczęła wraz z miastem akcję zbierania darów, pomocy, przede wszystkim tej żywności o dłuższym terminie możliwości do spożycia, więc i my tutaj dołączamy się do tej akcji. Jak Państwo widzą, nie tylko w tej szkole 21, co już mogę powiedzieć, ale także i w innych szkołach na terenie całego miasta, a także oczywiście w Centrum Aktywizacji Społecznej na Krakowskiej prowadzona jest ta zbiórka. Najbardziej wskazana jest, jak mówią organizatorzy ZHP i SAS-u, właśnie między innymi kasza, między innymi ryże, makarony, te środki, które są o dłuższej trwałości i takowe bardzo chętnie przyjmą właśnie szkoły, bo zarówno szkoły podstawowe, jak i szkoły ponadpodstawowe tej zbiórki dokonują. Ta zbiórka na rzecz Iwano-Frankiwska potrwa do 8 kwietnia i można w każdej chwili się do niej dołączyć w godzinach pracy szkoły, czyli od godziny 8 do godziny 17. Szczegóły znajdą Państwo właśnie na stronach internetowych opolskich szkół. Komenda ZHP Opolska także zbiera pieniądze na wskazane konto internetowe i ta zbiórka również internetowa pieniędzy będzie później przeznaczona właśnie dla Iwano-Frankiwska. Akcja zatem rozpoczęła się, a będzie trwała do 8 kwietnia. Zachęcamy Państwa do tego, by właśnie między innymi do szkół mogły na przykład dzieci i młodzież przynieść także te dary i w ten sposób wspomóc także mieszkańców Iwano-Frankiwska i przybywających tam pozostałych mieszkańców Ukrainy.